Domek pod stołem prezentuje bajka o piesku z Bemowa. A przepraszam, pan tu ćwiczy? Tu studio filmowe jest, my tu zaraz kręcimy. Proszę stąd iść. Witajcie, drogie dzieci. Witajcie, dzieci drogie. Usiądźcie wygodnie i posłuchajcie sobie o przygodach pieska, którego tu widzicie. Na okładce książki cierpliwie na was czeka. Jest grzeczny i miły. Nigdy nie marudzi, nigdy nie narzeka. Zaraz. Ale gdzie jest pies? Widzieliście go? Był tu jeszcze 15 minut temu. A może to ten facet, co tu ćwiczył? Jest zamieszany w zniknięcie albo porwanie psa. Gdzie on może być? Widzieliście go? I gdzie jest ten pies? Czy widział go kto? Utrapień? Z nim mam na minutę 100. I gdzie jest ten pies, co wygląda jak bies? Z okładki zwiał i włóczy się gdzieś. A może on wszedł do tej książki? A! Wystaje tu jakiś ogon. Zobaczymy. Książka, ale wielka. Chyba się tu skrył ten pies. Jesteś tu. Schowałaś się tu. Ach ty psie łachudro. Ile ja mam z tobą utrapień? Zobaczcie, jaki długi. Ciągle coś mu się przydarza. Wiecie, jak go nazywają? Nazywają go pies kabanos, pies gąsienica, stonoga, a przede wszystkim mówią na niego pies katastrofa, bo ciągle coś mu się przydarza. Ha! Prawdziwy pies katastrofa. Kiedy czasem chciał spać w domu. Nigdy się do niego nie mieści. Zawsze wystaje mu ogon. Choćby nie wiem, jak się ściskał i skracał, to i tak nie zmieści się w żadnym domu. Kiedy świeci słońce, to jeszcze pół biedy, bo trochę sobie spali ogon. Ale gdy przychodzi do trzeba chmura, to pies jest cały mokry. A potem aciu, aciu, kicha, prycha, przeziębiony. Ostatnio zaprosiłam znajomych na herbatkę. Ustawiłam na stoliku imbryki, filiżanki i mówię do psa: tylko uważaj, nie stłucz, bo to zastawa ciotki Genowefy, zabytkowa. A pies spojrzał na mnie, jakby rozumiał. No i masz! I wszystko potłuczone. No tak. Zaproś znajomych. Ostatnio przyszedł do mnie mój przyjaciel. Taki sportowy typ. Wiecie, przysiady, wymachy, a ćwiczy. Nawet szpagat potrafi zrobić. Taki jest wysportowany. No tak. I przyszedł do mnie.
Połamał się i w gipsie teraz cały. Ach, ten pies! Ach, ty! Psie! Ty lepiej uciekaj z tej bajki! Ha. Bajka o piesku z takim psem? Pies kabanos, pies gąsienica, pies harmonijka, pies katastrofa! No, no właśnie, harmonijka. Może chociaż da się na tobie zagrać? No, zmykaj z tej bajki. Piesek nasz biedny. I włóczył się piesek. I włóczył się sam. Widziano go tu. Widziano go tam. Tu komuś zawadził. Tu komuś przeszkodził. Po bemowskich dróżkach smutny sobie chodził. Aż zmęczył się biedny. I poczuł się spragniony. Do środka więc książki wrócić postanowi. I wskoczył do książki biedny nasz piesek. Stanął na placu, gdzie ławki z desek. I betonowe płytki na ziemi, a obok sklep duży z kwiatkiem w nazwie. Dziewczynka patrzy na pieska przyjaźnie. A, piesku, piesku, zmoczyłeś sobie ogon, co? A, pechowy jesteś jakiś, co? Pechowy piesek. Piesek katastrofa. A, zaraz, zaraz. To ty jesteś tym pieskiem, o którym tak mówią na dzielnicy? Słyszałam o tobie piosenkę. Taka średnio pochlebna. Delikatnie mówiąc. Pies kabanos, pies katastrofa, ludzie sobie przez ciebie nogi łamią, wszystko psujesz i wywracasz. Tak, to ty. A pewnie chciałbyś być kimś innym, co? A, chciałbyś być pewnie superbohaterem, takim szybkim, zwinnym, super psem, który ratuje świat i osiedle przyjaźni. Ale wiesz co, drogi piesku, mam pomysł. Chyba mogę ci pomóc. Słyszałam, że na Bemowie mieszka wróżka, która pomoże ci się zmienić, jeżeli bardzo chcesz. Ja akurat tego nie potrzebuję, bo moja mama mówi, że wszystko ze mną dobrze, że jestem okej, taka jaka jestem. Ale gdybyś chciał, to zapytam babci, dziadka, kuzyna i koleżanki z czwartego piętra, czy wiedzą, gdzie szukać
tej wróżki i jak wygląda. Spotkajmy się wieczorem, po zmroku i wszystko ci powiem. Dobra? Jak dobrze ci widzieć, mój drogi piesku. Pytałam tu i tam o wróżkę z Bemowa i wiem już wszystko. Wiem, gdzie jej szukać i jak może wyglądać. Zaraz ci wszystko opowiem. Moja babcia mówi, że wróżka z Bemowa to wielki czarny ptak, który łopocze potężnymi skrzydłami i ukrywa się w koronach drzew. Kracze głośno, a czasami śmieje się ptasim śmiechem. Można poznać ją po tym, że jedno z jej piór jest ze szczerego złota i błyszczy w słońcu. Dziadek z kolei twierdzi, że wróżka jest sową, której szukać trzeba nocą, gdy poluje na myszy. Poluje na myszy. Musiałbyś wstawać co noc i szukać sów. A potem pytać, czy któraś z nich jest wróżką. Mój młodszy kuzyn za to jest pewien, że wróżka pochodzi z kosmosu, z innej bardzo odległej planety. I przylatuje na Ziemię w statku kosmicznym, by obserwować Ziemię i pomagać im. Można ją spotkać, gdy lata nisko nad lotniskiem na Bemowie. Przy ulicy Księżycowej. Moja koleżanka z czwartego piętra z kolei przekonuje mnie, że wróżka dawno temu została zaklęta i zamieniona w drzewo przez czarownika z Kambinosu. Co noc śpiewa i szumi, gdy wiatr porusza liście. La 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 la. Powodzenia, mój drogi piesku. Jeśli chcesz, to wyruszaj w drogę i szukaj swojej wróżki. I niech ci się wiedzie. Może jeszcze kiedyś się spotkamy i opowiesz mi, czy ją spotkałeś. Do widzenia. I to już koniec pierwszego odcinka naszej bajki. Żegnamy się dzisiaj z pieskiem, który jest, delikatnie mówiąc, nie najlepszym nastroju. Ale możecie mu pomóc. Jeśli chcecie, to wymyślcie dla niego jakieś przygody, które pokazywały mu, jak to fajnie jest być takim długim. Być może to, że jest długi, sprawi, że będzie mógł komuś pomóc albo kogoś uratować. Na pewno wpadniecie na jakieś fantastyczne pomysły. Jeśli tak, to przysyłajcie je na mojego maila, który znajdziecie w wydarzeniu. A ja wybiorę najfajniejsze pomysły i zilustruję je. I będziecie mogli je obejrzeć w następnych dwóch odcinkach naszej bajki. Fajnie byłoby, gdyby akcja rozgrywała się w jakimś waszym ulubionym miejscu na Bemowie. No to czekam na wasze pomysły i widzimy się w kolejnym odcinku naszej bajki 4 lipca. Do zobaczenia. Cześć!